Wraz z regionem Paldea do uniwersum doszły nam kolejne 103 nowe Pokémony. Jako że pod ostatnim odcinkiem z tej serii prosiliście mnie, abym zrobił dla was zestawienie trzech najlepszych Pokémonów każdego typu z tego regionu, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na takie właśnie zestawienie. Zasady takie jak zawsze, dlatego jeśli ktoś nie oglądał jeszcze odcinków z tej serii, to zapraszam do nadrobienia, aby się z nimi zapoznać. Jedyną różnicą jest to, że dziś uwzględniłem w naszym rankingu Pokémony legendarne. Tak więc to by było na tyle ze wstępu, zapraszam na materiał. Jeśli film ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją na kolejne ciekawe zestawienie tego typu. A teraz zaczynajmy. Zaczynamy od typu normalnego. Na trzecim miejscu znalazł się tu Cyclizar z ilością 501 punktów. W oczy od razu rzuca się u niego naprawdę przyjemna szybkość oraz oba ataki na całkiem zadowalającym poziomie. No i w sumie nie ma się co dziwić. Pokémon ten wykorzystywany był przez ludzi do transportu już od czasów starożytnych. Właśnie z uwagi na jego szybkość wynoszącą 120 km na godzinę. Do ataku wykorzystuje swoją twardą głowę oraz gruby, acz giętki ogon. Tak więc jeśli potrzebujecie do swojego teamu szybkiego Pokémona normalnego, będzie to naprawdę solidny wybór. Miejsce drugie obejmuje Arboliva z ilością 510 punktów. W odróżnieniu od naszego poprzedniego kandydata, jest to Pokémon bardziej defensywny, jednak jej najwyższą statystyką jest o dziwo atak specjalny. Jednak nie wziął się on znikąd, bowiem gdy Arboliva stoi w obliczu zagrożenia, broni się wystrzeliwując w przeciwnika swoją własną oliwę, z siłą pozwalającą jej na przebijanie się przez wielkie głazy. Tak więc jest to propozycja dla osób szukających tankownego Pokémona z potencjałem do kontry potężnym atakiem specjalnym. Miejsce pierwsze w przypadku typu normalnego obejmują Exequo Farigiraffe oraz Dandan Sprays z ilością 520 punktów. Zaczynając od Farigiraffa, jego największym atutem na pewno jest ilość HP oraz specjalny atak wykorzystywany do ataków falami psychicznymi wytwarzanymi przez jego czułki. Atak fizyczny tego Pokémona również stoi na całkiem przyzwoitym poziomie. W Pokédexie możemy znaleźć wzmiankę o tym, że fizyczne ataki szyją Farigiraffa są wystarczająco silne, by niszczyć nawet tak twarde obiekty jak kamienie czy stalowe belki. Jego najsłabszym ogniwem jest natomiast szybkość, ponieważ mimo że jego dwa mózgi są w stanie natychmiast wykryć niebezpieczeństwo, jego organizm może czasami nie być w stanie na dostatecznie szybką reakcję. Jednak mimo wszystko jest to fajny, chapiasty Pokémon, którego możemy wyposażyć zarówno w ataki zwykłe, jak i specjalne. Dandan Sprays natomiast ma te statystyki trochę bardziej zbalansowane. Jednak u niego również na pierwszy plan wysuwa się spora ilość HP. Posiada również przyzwoity atak fizyczny, którego używa do ataków swoim potężnym ogonem, którego używa jak wiertła. Potrafi również odpędzać od siebie wrogów, wdychając powietrze do swoich długich, wąskich płuc, a następnie wypuszczając je w potężnym podmuchu, zwalającym oponentów z nóg. Ciekawa propozycja dla osób poszukujących do swojej drużyny chapiastego Pokémona, opierającego się na atakach fizycznych. Przechodzimy do typu ognistego, gdzie na miejscu trzecim znajduje się duo ognistych wojowników, czyli Armaroach i Cerulecz, z ilością 525 punktów. Zaczynając od Armaroacha, jego niewątpliwym atutem jest mocny atak specjalny, połączony z przyzwoitą defensywą. Podczas walki skupia się najpierw na użyciu swojego solidnego pancerza do zablokowania ataku przeciwnika, by następnie podczas ataku przenieść swoje naramienniki do rąk i złożyć je razem, tworząc armatę, której używa do strzelania potężnymi, ognistymi pociskami. Jeśli brakuje wam w drużynie Pokémona z dobrym atakiem specjalnym, który przy okazji nie złoży się po pierwszym lepszym fizycznym ciosie, mogę go polecić z czystym sumieniem. Cerulecz, jak pewnie się domyślacie, jest jego zupełnym przeciwieństwem. Wyróżnia go wspaniały atak fizyczny oraz nie najgorsza obrona specjalna. Jest on również nieco szybszy od swojego psychicznego odpowiednika, z uwagi na to, że polega bardziej na swoich zdolnościach do szybkich i bezlitosnych ataków z ukrycia, podczas gdy Armaroach preferuje bardziej honorową walkę w zwarciu. Cięcia jego dwóch ostrzy tworzą rany, z których wycieka energia życiowa, którą następnie owe miecze pochłaniają. Bardzo dobry wybór dla osób szukających szybkiego, wytrzymałego w zwarciu z Pokémonami opierającymi się na atakach specjalnych Asasyna.
Miejsce drugie obejmuje Skeledridge z ilością 530 punktów. Choć jego ataki fizyczne nie wyrządzą zbyt dużej krzywdy, jego specjalne ataki płomieniami, osiągającymi nawet 3000 stopni Celsjusza, mogą poważnie uszkodzić niejednego tankownego Pokemona. Sam również nie padnie raczej zbyt prędko w pojedynkach, ponieważ o ile jego defensywa specjalna jest raczej średnia, tak posiada on dość sporo defensywy zwykłej oraz HP. Idealny starter dla osób lubiących tankowate Pokemony posługujące się atakami specjalnymi. No i na miejscu pierwszym znajdują się Exequo Iron Moth oraz Chiyu z ilością 570 punktów. Zaczynając od naszego pierwszego Paradox Pokemona na tej liście, ma on dość dziwnie zbalansowane statystyki. Połowa z nich jest raczej średnia, natomiast atak specjalny, specjalna defensywa oraz szybkość stoją na naprawdę dobrym poziomie. Jest to dość agresywny Pokemon, często atakujący ludzi, przez co niektórzy spekulują, że stworzyła go jakaś pozaziemska forma życia do obserwacji oraz cichego eliminowania gatunku ludzi w ramach przygotowywania do inwazji. Na pytanie, czy tak jest, musicie już odpowiedzieć sobie sami, jednak jestem pewien, że jeśli w drużynie brakuje wam ognistego Pokemona z potężnym atakiem specjalnym, nie znajdziecie na to miejsce lepszego kandydata. No, może poza moją następną propozycją, czyli Chiyu, który co prawda ma tego ataku trochę mniej, ale rekompensuje to lekko wyższymi defensywami. Podobnie jak u Skeledridge'a, płomienie Chiyu osiągają nawet 3000 stopni Celsjusza, co pozwala mu dosłownie zmieniać skały czy piasek w lawę, po której może beztrosko pływać. Tak więc jeśli macie zamiar mierzyć się z przeciwnikiem typu ziemnego, polecałbym bardziej Chiyu z uwagi na to, że przez typy Iron Moth'a jest on strasznie podatny na ataki tego typu. Przechodzimy do typu walczącego, gdzie na miejscu trzecim znajduje się Exequo Slitherwing, Iron Hands oraz Great Tusk z ilością 570 punktów. Zaczynając od Slitherwinga, na pierwszy plan wysuwa się u niego mocny atak fizyczny. No, w końcu jest to Pokemon walczący. I teraz pewnie sobie myślicie, jak niby fizyczne ataki takiego robala mają wyrządzić jakąś większą krzywdę? Wydaje się dość miękki. U takiego Cyphera, no to jeszcze zrozumiałe, w końcu jego ostrza budzą grozę w całym Kanto. Ale jak macie uderzyć taki powolny, puchaty robak jak Slitherwing? No patrząc na to, że Pokemon ten mierzy ponad 3 metry i waży 92 kg, jednak może być w nim jakaś siła. Poza tym, całe jego statystyki są dość przyjemnie zbalansowane i nie ma w nich jakiejś naprawdę słabej rzeczy. Tak więc dla wszystkich poszukujących mocnego, fizycznego atakera w swoim składzie, polecam gorąco. Tylko uwaga na Pokemony latające, nasz robal nie ma z nimi za bardzo jak walczyć. Kolejny kandydat to Iron Hands. Jest on w stanie swoimi ogromnymi łapami chwytać rozpędzone auta, by następnie ciskać nimi w oponentów, oraz jest niezwykle wytrzymały. No i faktycznie, jego statystyki to odzwierciedlają. Ogromna ilość HP oraz niesamowity atak fizyczny oraz defensywa sprawiają, że raczej żaden Pokémon nie chciałby stawać z nim do walki na pięści. Jednak, no niestety, jeśli już dojdzie do walki dystansowej na ruchy specjalne, raczej nie ma on zbyt dużych szans z uwagi na jego średnią defensywę specjalną, nie najlepszy specjalny atak oraz mierną prędkość, która nie pozwoli mu nawet na szybkie skrócenie dystansu, zanim nie zostanie on pokonany. Niemniej, do pojedynków na krótkie dystanse na fizyczne ataki, jeden z najlepszych wyborów, jakie mógłbym sobie wyobrazić. Przechodząc do Great Tuska, mamy bardzo podobną sytuację, choć jest on od swojego poprzednika nieco szybszy, co daje mu większe szanse na złapanie bardziej zwinnych Pokemonów nawalających do niego atakami specjalnymi. Chociaż przy łapaniu go radziłbym uważać, ponieważ jest to mocno agresywne stworzenie. Niemniej, jeśli potrzebujecie w swojej drużynie silnego Pokemona, który nie boi się niebezpiecznych walk w zwarciu, a Iron Hands odpycha was przez swoją żałosną prędkość, polecam wypróbować Great Tuska. Miejsce drugie obejmuje Iron Violent z ilością 590 punktów. Jest to jeden z dwóch najsilniejszych Paradox Pokemonów w całej grze. Okrutny i bezwzględny wojownik, którego nie interesuje żadna tam defensywa. Opiera swoją siłę jedynie na błyskawicznych, zarówno fizycznych, jak i specjalnych atakach swoim lśniącym ostrzem. Istnieje teoria głosząca, iż jest to robot zbudowany przez szalonego naukowca, mającego na celu stworzenie najpotężniejszego psychicznego Pokemona. Nie jestem do tej teorii jakoś bardzo przekonany, ale jestem bardzo ciekaw, co wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z tą teorią, czy może raczej tak jak u mnie, nie przemawia ona do was za bardzo. To, z czym jednak nie mogę się kłócić, to to, że Iron Valiant
jest pewnie w stanie bez problemu zrobić tak zwane 1v6 z drużyną waszego przeciwnika, o ile nie znajdzie się ktoś szybszy lub wytrzymalszy. Ale jest on na miejscu drugim, a nie pierwszym, prawda? Prawda, bo tu, na miejsce pierwsze, cały na czerwono, a może bardziej szkarłatno, wchodzi Pokémon, którego pewnie wszyscy się tu spodziewali. Twarz Pokémon Scarlet, czyli Koraidon, z ilością 670 punktów. Jak przystało na Pokémona legendarnego, deklasuje on statystykami wszystkich poprzednich kandydatów typu walczącego. Łącznie z Iron Valiantem, którym przed chwilą tak się zachwycałem. Walcząc, Koraidon dominuje swoich przeciwników, używając swojej ogromnej siły i wielu dostępnych mu broni naturalnych, w tym twardych szczęk i kłów, ostrych pazurów i grubego, potężnego ogona. Jego nogi są na tyle silne, że może on wyskoczyć w powietrze na wysokość prawie 20 metrów, a następnie wykorzystując zarówno ciężar własnego ciała, jak i pęd spowodowany swoim spadkiem z tak wielkiej wysokości, wyprowadzić miażdżące kopnięcie lub brutalne uderzenie ciałem. Co prawda jego atak specjalny wygląda przy jego pozostałych statystykach dość śmiesznie, jednak na co mu on w obliczu tak destrukcyjnej siły fizycznej? No ale nie może być tak pięknie, jak pewnie się domyślacie. Koraidon ma swoją ogromną słabość, którą są Pokémony wróżkowe. Choć biorąc pod uwagę jego defensywy, myślę, że dałby radę odeprzeć przynajmniej jeden atak od takiego delikwenta, a wtedy raczej po przeciwniku nie byłoby co zbierać. Sporo tych Pokémonów walczących, ale w końcu udało nam się zmienić typ na tym razem wodny. Miejsce trzecie obejmuje w tej kategorii Exequo, Kwakwabal oraz Dondozo z ilością 530 punktów. Zaczynając od wodnego startera tego regionu. W bitwie towarzyszą mu wodne pióra wytwarzane przez narządy na jego ogonie. Podczas ataku pióra te poruszają się do przodu i wirują wokół ciała Kwakwabala, tworząc układ przypominający piłę mechaniczną, której używa do ranienia swoich oponentów. Ponadto posiada dobrze wytrenowane, silne nogi, które są w stanie odrzucić ciężarówkę za pomocą pojedynczego kopnięcia. Pokémon ten porusza się w walce niezwykle zgrabnymi i przemyślanymi ruchami, przywodzącymi na myśl taniec. Może po zobaczeniu statystyk Koraidona, te Kwakwabala nie robią już aż tak wielkiego wrażenia, jednak bezsprzecznie jest to wyśmienita propozycja dla wszystkich poszukujących zbalansowanego, fizycznego wojownika w swojej drużynie. Dondozo natomiast jest bardziej typem tanka. No i w sumie nie ma się co dziwić. Jest dość sporym Pokémonem, ponieważ mierzy aż 12 metrów i waży 220 kg. Choć nie lekceważyłbym też jego fizycznych ataków, ponieważ otrzymanie ciosu takim cielskiem może być niezbyt przyjemnym doświadczeniem. Z racji, że jest to Pokémon czysto wodny, posiada zaledwie 2 weaknessy, tak więc jest to uniwersalna propozycja, jeśli chodzi o wytrzymałe Pokémony. Oczywiście jeśli tylko przymrużymy oko na jego średnią defensywę specjalną. Miejsce drugie należy do Iron Bundla z ilością 570 punktów. Szybkość, specjalny atak oraz defensywa. Te trzy atrybuty w pełni opisują wszystkie atuty tego Pokémona. Na resztę statystyk raczej nie ma co zwracać uwagi, bo są one po prostu średnie. W walce wystrzeliwuje on potężne podmuchy lodu, którym jest w stanie bez problemu zamrozić swoich przeciwników. Tak więc jeśli szukacie szybkiego Pokémona specjalizującego się w atakach specjalnych, jest to stworek właśnie dla was. No i na miejscu pierwszym w typie wodnym znajduje się Palafin w swojej formie Hero z ilością 650 punktów, czyli bardzo blisko do siły Koraidona, a nie jest to Pokémon legendarny. Choć jego defensywy nie powalają, nadrabia idiotycznie wręcz wysokim atakiem fizycznym, wynoszącym aż 160 punktów. Jego siła pozwala mu na podniesienie statku wycieczkowego zaledwie jedną płetwą. Na marginesie dodam tylko, że największy taki statek ważył 230 tysięcy ton, a on podnosi takie obciążenia zaledwie jedną płetwą. Jego szybkość również stoi na całkiem zadowalającym poziomie. Jest w stanie pływać z prędkością ponad 90 km na godzinę. Jednak nie wykorzystuje swojej siły jedynie w walce, ponieważ często ratuje on tonących ludzi i Pokémony. Szybki fizyczny wojownik z zaledwie 2 weaknessami. Gorąco polecam. Czas na typ latający, gdzie na miejscu trzecim znajduje się Kilowattrel z ilością 490 punktów. Pokémon ten nastawiony jest głównie na szybkie, elektryczne ataki specjalne. Energię do ich wytwarzania magazynuje on w worku gardłowym, który po wypełnieniu go ową energią świeci się jak żarówka. Nie dość, że jest naprawdę szybki, to jeszcze do tego bardzo wytrzymały, ponieważ jest w stanie przelecieć w ciągu jednego dnia odległość nawet 700 km bez większego wysiłku.
Jeśli potrzebujesz szybkiego Pokemona z mocnymi atakami specjalnymi, powinieneś się nim zainteresować. Na miejscu drugim uplasował się Flamigo z ilością 500 punktów. W przeciwieństwie do Kilowattrella, nastawiony jest na mocny atak fizyczny. Najczęściej atakuje grupą razem z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Jednak pojedynczy Flamigo również nie powinien się ugiąć przed pierwszym lepszym Pokemonem. Jeśli brakuje wam Pokemona latającego oraz takiego nastawionego na silne ataki fizyczne, Flamigo będzie dla was idealnym wyborem. No i na miejscu pierwszym w tym typie znalazł się Iron Jugulis z ilością 570 punktów. Podobnie jak Kilowattrell, Iron Jugulis nastawiony jest na szybkie, potężne, specjalne ataki. W regionie Paldea zgłaszano już sytuacje, w których Pokémon ten równał z ziemią całe budynki jednym energetycznym podmuchem. Kolejna mocna propozycja, jeżeli chodzi o szybkiego Pokémona z potężnym atakiem specjalnym. Czas na typ Grass, w którym miejsce trzecie obejmuje Toadscroll z ilością 515 punktów. Tak naprawdę, jedyne co mogę o nim powiedzieć to to, że posiada bardzo przyjemną specjalną defensywę oraz szybkość. Jednak inne jego statystyki nie powalają. Niemniej, taki tank od przyjmowania na siebie specjalnych ciosów również może się przydać. Radziłbym jednak uważać w jego przypadku na Pokémony lodowe, ponieważ nie ma on z nimi zbyt dużych szans. Miejsce drugie obejmuje Miauskarada z ilością 530 punktów. W walce wykorzystuje ona swoją szybkość do rozstawiania ukradkiem swoich kwiatowych bomb, które następnie detonuje, eliminując zaskoczonego przeciwnika. Choć opis ten wskazywałby bardziej na rozwinięty atak specjalny u tego Pokemona, nic bardziej mylnego, ponieważ specjalizuje się on w atakach fizycznych. Jest to najszybszy ze wszystkich Pokemonów startowych, więc jeśli lubisz zaskakiwać swoich przeciwników szybkimi atakami, Miauskarada to Pokemon właśnie dla ciebie. No i miejsce pierwsze obejmują Exequo Broodbonnet oraz Wuchien z ilością 570 punktów. Zaczynając od Broodbonneta, jest to całkiem tankowny Pokémon, polegający na fizycznym ataku swoimi szczękami oraz dwoma tarczami o wyglądzie Pokeboli. Nie ma on może zbyt oszałamiającej prędkości, jednak jego spora ilość HP w połączeniu z idealnie zbalansowanymi defensywami sprawiają, że na pewno przeżyje on większość ciosów, o ile nie będą one typu robaczego. Wtedy może być lekki problem. Wuchien jest do niego pod tym względem bardzo podobny, choć myślę, że on byłby już w stanie bez problemu przeżyć większość ataków robaczych, ponieważ ma on tych defensyw trochę więcej. Szczególnie ta specjalna zasługuje tutaj na wyróżnienie. Natomiast wiadomo, coś za coś. Jego atak nie jest już aż tak dobry jak w przypadku Broodbonneta. W tym przypadku musicie zadać sobie pytanie. Wolicie bardziej zbalansowanego Pokemona, który może nie stankuje wszystkiego, ale na pewno bez problemu odda mocnym atakiem fizycznym? Czy prawdziwego kloca, przez którego nic się nie przebije? Pora na typ trujący, a miejsce trzecie w tej kategorii obejmuje Revavroom z ilością 500 punktów. Choć Pokémon ten jest świetny w wytwarzaniu wysoce toksycznych gazów z połączenia minerałów ze skał oraz swojej własnej trucizny, preferuje raczej ataki fizyczne, polegające najprościej mówiąc na dosłownym rozjeżdżaniu swoich oponentów. Jak na silnik przystało, jest również dość szybki, tak więc niewiele Pokémonów będzie w stanie uniknąć konfrontacji z jego twardymi, kamiennymi kołami. Dodatkowo, ze względu na swoje typy, posiada aż 9 rezistów oraz niewrażliwość na ataki trujące, co czyni go odpornym na większość ataków. Niestety, w starciu z Pokémonami ziemnymi, przez wzgląd na swoje średnie defensywy, nie ma on za bardzo szans. Aczkolwiek jest to tylko jedna z jego zaledwie dwóch słabości, więc sądzę, że można by mu to wybaczyć. Tak więc jest to bardzo uniwersalny Pokémon z przyjemnym speedem i silnym atakiem fizycznym. Miejsce drugie obejmuje Glimora z ilością 525 punktów. Skoro przedstawiłem wam przed chwilą dobrą propozycję pod atak fizyczny, czas przedstawić teraz kandydata pod atak specjalny. Tak się składa, że Glimora ma tego ataku naprawdę sporo. W walce atakuje ona promieniami o dużej mocy. Dodatkowo, jej podobne do płatków kwiatów macki pokryte są skrystalizowaną trucizną, która przy kontakcie fizycznym z tym Pokémonem również może wyrządzić sporo szkód. Niestety, nie jest to już tak elastyczny Pokémon pod względem odporności na różne typy jak Revavroom oraz również tak jak on nie ma szans w zwarciu z Pokémonem ziemnym. Jednak jeśli szukacie Pokémona z mocnym specjalnym atakiem, który przy okazji dzięki swoim defensywom nie ugnie się przed pierwszym lepszym atakiem, jest to Pokémon właśnie dla was. No i na miejscu pierwszym po raz kolejny w tym zestawieniu pojawia się Iron Moth z ilością 570 punktów.
Nie będę się powtarzał, a jedynie przypomnę. Świetny atak specjalny oraz defensywa i przyjemna prędkość. Tak jak w przypadku wszystkich trzech kandydatów trujących na tej liście, uwaga na Pokémony ziemne. Czas na typ elektryczny. Miejsce trzecie obejmuje tutaj Bellybolt z ilością 395 punktów. Choć może on poruszać się naprawdę szybko, preferuje raczej powolne działanie, stąd jego żałosny speed. Jednak rekompensuje go fajnymi defensywami, sporą ilością HP oraz solidnym atakiem specjalnym, który wykorzystuje do ataków elektrycznością wytwarzaną ze swoich dwóch guzów, mylonych często z jego oczami. Niewątpliwym jego atutem jest posiadanie tylko jednej słabości, co sprawia, że jest dość porządnym off-tankiem, który najpierw stankuje cios, by następnie oddać mocnym atakiem elektrycznym. Miejsce drugie obejmują Exequo Iron Hands, Iron Thorns oraz Sandy Shocks z ilością 570 punktów. Iron Handsa już poznaliście, dlatego tylko przypomnę. Dobry w fizycznym pojedynku na krótkie dystanse, średni w szybkiej batalii na specjalne ataki. Przy Iron Thornsie sytuacja jest bardzo podobna, jednak jest on od Iron Handsa trochę słabszy w starciu fizycznym, co rekompensuje jednak wyższym potencjałem do walk, w których Iron Hands posysa po całości. Choć przypomina Tyranitara, charakterem jest od niego dość oddalony. Woli unikać niepotrzebnej walki i na co dzień jest dość opanowanym oraz inteligentnym stworzeniem. Jeśli Iron Hands odrzuca was swoim brakiem elastyczności, Iron Thorns na pewno będzie lepszym wyborem. Co do Sandy Shocksa zaś, jest on przeciwieństwem poprzednich dwóch Pokémonów, ponieważ opiera swoją siłę na szybkich, specjalnych atakach. Jest również w stanie nieco stankować dzięki swoim obu defensywom. Niektórzy naukowcy twierdzą, że Sandy Shocks to magneton żyjący od ponad 10 tysięcy lat. Jest to dość agresywny Pokémon, atakujący niekiedy ludzi. Jeśli macie już w drużynie dużo Pokémonów opierających się na ataku fizycznym, Sandy Shocks na pewno będzie dla was dobrą propozycją. Choć na pewno lepszą okaże się Pokémon obejmujący miejsce pierwsze. Twarz gry Pokémon Violet, czyli Miraidon z ilością 670 punktów. Wykorzystuje on energię elektryczną wytwarzaną w swoich narządach wewnętrznych do ładowania pazurów, kłów i ogona, którymi następnie atakuje w piekielnie szybkich i zabójczych kombinacjach. Mówi się, że jedno uderzenie jego naładowanego ogona powala nawet najsilniejsze Pokémony. Ciężko będzie wam znaleźć szybszego Pokémona z tak świetnym specjalnym atakiem oraz ogólnym balansem statystyk. Listę typu ziemnego na miejscu trzecim otwiera nam Clodsire z ilością 430 punktów. Jest to niesamowicie wolny Pokémon, dlatego raczej nie zaatakuje jako pierwszy. Jednak po ataku przeciwnika potrafi wyprowadzić naprawdę skuteczną kontrę, dzięki swoim na co dzień ukrytym, jasnofioletowym kolcom, które wysuwa z ciała w momencie ataku przeciwnika. Jednak głównie używałbym go jako tanka przeciwko Pokémonom polegającym na ataku specjalnym, z uwagi na jego defensywę specjalną oraz HP. Miejsce drugie obejmuje Toadskrull z ilością 515 punktów. W ramach przypomnienia, szybki specjalista od blokowania ataków specjalnych. Uwaga na fizycznie atakujące Pokémony lodowe, takich starć może nie przeżyć. Miejsce pierwsze w typie ziemnym obejmują Exequo aż 4 Pokémony z ilością 570 punktów, a są to Great Tusk, Iron Traits, Sandy Shocks oraz Ting Lu. Jeśli chodzi o Great Tuska oraz Sandy Shocksa, powiem krótko. Potrzebujecie ataku fizycznego? Łapcie słonia. Potrzebujecie ataku specjalnego? Łapcie magnes. Iron Traits jest w sumie lepszym odpowiednikiem Great Tuska ze względu na o wiele więcej rezistów oraz dwie niewrażliwości, przy jednocześnie bardzo podobnych statystykach opierających się na szybkości, defensywie oraz ataku fizycznym. Tak więc jeśli jesteście posiadaczami Pokémon Violet, pozostaje wam jedynie łapać i się cieszyć. Natomiast jeśli kupiliście Pokémon Scarlet i nie jesteście do końca zadowoleni ze swojej wersji słonia, musicie szukać kogoś do wymiany. Ting Lu jest Pokémonem działającym na bardzo podobnej zasadzie do obu słoni. HP, atak fizyczny tak silny, że pojedynczym uderzeniem głowy w ziemię jest w stanie wytworzyć w niej wyrwę o głębokości ponad 50 metrów oraz mocna defensywa. Tak więc jeśli chodzi o ziemnych tanków z dobrym atakiem fizycznym, macie w tej generacji naprawdę spory wybór. Całkiem sporo tych Pokémonów ziemnych. Czas na nieco bardziej prosty i poukładany typ. Miejsce trzecie w kategorii Pokémonów psychicznych obejmuje Fire Giraffe z ilością 520 punktów. Przypominam, fajny, hapiasty Pokémon z przyzwoitym atakiem specjalnym. Solidny wybór. Miejsce drugie Armarouge z ilością 525 punktów. Tak samo jak w przypadku poprzednika.
Bardzo dobry atak specjalny, jednak zamiast punktów życia nastawiony bardziej na defensywę. Miejsce pierwsze i w końcu Pokémon, którego jeszcze nie było, czyli Screamtail z ilością 570 punktów. Choć nie wygląda, jest to dość agresywny Pokémon, pomimo że posiada predyspozycję bardziej do bycia świetnym tankiem z uwagi na dużą ilość punktów życia oraz defensyw. Bardzo elastyczny wybór z uwagi na zaledwie 3 słabości oraz zadowalającą prędkość, dzięki której jest w stanie wyprzedzić sporo Pokémonów. Typ kamienny otwiera nam oczywiście miejsce trzecie, gdzie znalazł się Garganacle z ilością 500 punktów. Tak jak można się spodziewać po wyglądzie tego Pokemona, jest to prosty, powolny tank z bardzo wysoką defensywą zwykłą oraz przyzwoitym atakiem fizycznym. Nic nadzwyczajnego, ale bardzo solidny wybór. Miejsce drugie, Glimora z ilością 525 punktów. Dobry, tankowaty wybór dla osób potrzebujących w swojej drużynie obrażeń z ataków specjalnych. No i miejsce pierwsze, Iron Thorns z ilością 570 punktów. Tak jak w przypadku Glimory, jednak dla poszukiwaczy obrażeń fizycznych. Błyskawicznie z typu kamiennego przenosimy się do lodowego, gdzie na miejscu trzecim znalazł się Ketitan z ilością 521 punktów. Mocne mięśnie tego Pokemona nie tylko pomagają mu w utrzymaniu jego ogromnej masy, ale również zapewniają wysoki atak fizyczny. Ma również grubą warstwę tłuszczu podskórnego, która pomaga mu migrować po zaśnieżonych obszarach oraz przy okazji zapewnia absurdalną wręcz ilość HP. Z uwagi na jedynie 4 weaknessy, solidny tank. No dopóki nie napotka Pokemona z ruchami specjalnymi, jednak nawet wtedy pomimo słabej defensywy specjalnej powinien przeżyć dzięki ilości punktów życia. Miejsce drugie obejmują Exequo Chienpao oraz Iron Bundle z ilością 570 punktów. Zaczynając od Chienpao, jest to piekielnie szybki Pokémon z wysokim atakiem fizycznym oraz nie najgorszym atakiem specjalnym, dzięki czemu możemy wyposażyć go w bardzo elastyczny moveset. Pokémon ten jest w stanie kontrolować nawet do 100 ton śniegu. Wykorzystuje tą umiejętność nie tylko w walce, ale również poza nią, wywołując ogromne lawiny tak po prostu dla zabawy. Jedynym jego mankamentem jest duża podatność na Pokémony walczące, które jeśli nie padną od pierwszego szybkiego ataku Chienpao, raczej bez problemu się z nim rozprawią. Iron Bundle, jak już wcześniej wspominałem, to szybki Pokémon opierający się na mocnych atakach specjalnych oraz wysokiej defensywie. Miejsce pierwsze w tej kategorii obejmuje Baxcalibur z ilością 600 punktów. Jak na pseudolegendę przystało, nie ma on w zasadzie słabych stron, choć oczywiście głównie opiera się na ataku fizycznym swoim wielkim ostrzem na plecach oraz dużej wytrzymałości zapewnionej przez sporą ilość punktów życia. Aczkolwiek jest również w stanie uwolnić potężny kriogeniczny podmuch, wystarczająco zimny do zamrożenia lawy. Bardzo zbalansowany, solidny wybór. Czas na typ robaczy. Miejsce trzecie w tej kategorii obejmuje Lokix z ilością 450 punktów. Pokémon ten opiera swoją siłę na szybkich, zabójczych atakach swoją drugą parą odnóży przypominających piłę. Potrafi on wejść w tzw. showdown mode, w którym jego siła o wiele się zwiększa. Jednak nie może on przebywać w tym stanie zbyt długo, ponieważ powoduje on ogromne obciążenie dla jego organizmu. Jednak jeśli poszukujesz do swojej drużyny szybkiego, fizycznego asasyna, a nie interesuje cię żadna z moich poprzednich propozycji, polecam sprawdzić Lokixa. Na miejscu drugim znalazł się Rapska z ilością 470 punktów. Nie interesują cię skaczący asasyni? Nie ma problemu, oto powolny, acz wytrzymały na ataki specjalny robal z możliwością obsypywania swoich oponentów specjalnymi, psychicznymi ruchami. Jeśli poszukujesz Pokemona z fajnym atakiem specjalnym oraz nietypowym połączeniem typów, Rapska jest właśnie dla ciebie. No i na miejscu pierwszym Slitherwing z ilością 570 punktów. Tak jak już wspomniałem, całkiem wytrzymały Pokémon z naprawdę dobrym atakiem fizycznym. Uwaga tylko na Pokémony latające. Typ smoczy otwiera nam drugi z najsilniejszych paradoks Pokémonów, czyli Roaring Moon, z ilością 590 punktów. Jedyne słabe strony tego Pokémona to jego specjalny atak oraz defensywa. Poza tym wszystko inne stoi na zadowalającym poziomie. Jest to niesamowicie agresywny Pokémon, od którego poleca się uciekać za wszelką cenę. Chociaż przy tej prędkości, jeśli już coś zauważy, to raczej to przed nim nie ucieknie. A potraktowanie czegokolwiek tym atakiem fizycznym zostawi na ziemi jedynie mokrą plamę.
Bardzo mocny Pokémon, niemniej jeśli już go zdobędziecie, uważajcie na Pokémony wróżkowe, na które jest on szczególnie podatny. Miejsce drugie obejmuje Baxcalibur z ilością 600 punktów. Tu również, tak jak w przypadku Ryczącego Księżyca, dobrze wyważony Pokémon z ogromnym atakiem fizycznym, choć już nie tak szybki. Wybierając między tymi Pokémonami, należy się zastanowić, czy bardziej zależy nam na szybkości, czy wyższym ataku. Chociaż w zasadzie po co wybierać, skoro na miejscu pierwszym znajdują się oczywiście Koraidon oraz Miraidon z ilością 670 punktów. Tutaj wybór w zasadzie ogranicza się do tego, czy zależy wam bardziej na ataku fizycznym czy specjalnym. Silniejszych Pokémonów w tej generacji po prostu nie ma. Skoro smoki mamy już za sobą, czas przejść do duchów, gdzie na miejscu trzecim znalazł się Anihilape z ilością 535 punktów. Szczerze mówiąc, zdziwiło mnie to, jak zbalansowane statystyki posiada nasza małpa. Sądziłem, że wszystko zostanie włożone tutaj w atak fizyczny, a tu takie zaskoczenie. Niemniej oczywiście sam atak stoi na bardzo fajnym poziomie, co w połączeniu z wcześniej wspomnianym przeze mnie balansem daje nam naprawdę dobrego Pokémona. Miejsce drugie obejmuje Goldengo z ilością 550 punktów. Jak zwykle, najpierw Pokémon fizyczny, tuż za nim specjalista od ataków specjalnych. Jednak w przypadku tego Pokémona posiada on również bardzo przyjemne defensywy. Broni się on bowiem przed atakami, szybko pogrubiając warstwę monet w miejscach swojego ciała, które mają być atakowane. Jego niewątpliwym plusem jest również posiadanie aż 9 rezistów oraz 3 niewrażliwości, przez co zagrozić tak naprawdę mogą mu jedynie ataki 6 typów. Fenomenalna propozycja dla wszystkich potrzebujących tankownego Pokémona z wysokim atakiem specjalnym. Choć oczywiście, aby go zdobyć, trzeba się trochę napracować, ale hej, nikt nie powiedział, że dobre Pokémony są łatwe do zdobycia. Miejsce pierwsze obejmuje Fluttermane z ilością 570 punktów. Podobnie do Goldengo, Fluttermane również specjalizuje się w ataku specjalnym, jednak ma dość dziwnie zbalansowane statystyki. Wszystko zostało tutaj włożone w owy atak, specjalną defensywę oraz szybkość. Podczas gdy HP, atak fizyczny oraz defensywa zostały kompletnie olane. Niemniej, jest to idealny Pokémon do szybkich starć ze stworkami opierającymi się na atakach specjalnych. Przyszła pora na typ Dark. Ostrzegam, będzie tu naprawdę sporo Pokémonów. No ale nie uprzedzając faktów, na miejscu trzecim znalazł się tutaj King Gambit z ilością 550 punktów. Bardzo solidny, fizyczny wojownik z dużą ilością HP oraz defensywy zwykłej. Defensywa specjalna również nie jest u niego najgorsza, jednak przy tej szybkości może on dostać w cymbał od niektórych zwinniejszych Pokémonów posługujących się atakami specjalnymi. Ratuje go jednak fakt posiadania aż 9 rezistów oraz 2 niewrażliwości, tak więc jest to niezwykle uniwersalny wojak. Tylko błagam, nie wystawiajcie go na Pokémony walczące, bo po przyjęciu ataku specjalnego od tego typu Pokémona nie będzie z nim za dobrze. I czas na miejsce drugie, na którym Exequo z ilością 570 punktów znajdują się Brute Bonnet, Chiyu, Chien Pao, Iron Jugulis, Ting Lu oraz Wu Chien. Jako że omawiałem już wszystkie te Pokémony przy okazji innych typów, czas na powtórkowy speedrun. Potrzebujesz tanki fizycznego Pokémona? Wybierasz Brute Bonneta. Szybkiego fizycznego asasyna? Chien Pao. Odpornego na oraz jednocześnie posługującego się atakami specjalnymi Pokémona? Chiyu lub Iron Jugulis. Tanka fizycznego? Ting Lu. Tanka od ataków specjalnych? Wu Chien. Udało się. Czas na miejsce pierwsze, na którym również Pokémon, którego już wam przedstawiałem, czyli Roaring Moon. Szybki, fizycznie atakujący Pokémon, dobry do każdej walki pod warunkiem, że nie jest ona prowadzona przeciwko Pokémonom wróżkowym. Przedostatni typ w tym materiale, czyli stalowy. Miejsce trzecie, Tinkaton z ilością 506 punktów. Choć jej wielki, 100-kilogramowy młot naprawdę robi wrażenie, ma ona dość przeciętny atak, zarówno fizyczny, jak i specjalny. Specjalizuje się raczej w szybkości oraz defensywie specjalnej. Niemniej, jest to fajnie zbalansowany Pokémon z masą rezistów i zaledwie 2 weaknessami. Miejsce drugie obejmują Exequo Goldengo oraz King Gambit z ilością 550 punktów. Krótka piłka. Wolisz atak specjalny? Bierzesz moneciarza. Wolisz atak fizyczny? Bierzesz samuraja. I tyle. Miejsce pierwsze Iron Treats z ilością 570 punktów. Wyśmienita defensywa w połączeniu z dobrym atakiem fizycznym oraz szybkością. Solidny wybór. Ostatni typ na dziś to wróżki, gdzie na miejscu trzecim uplasowała się omawiana przeze mnie przed chwilą Tinkaton z ilością 506 punktów.
Dobra defensywa specjalna, zbalansowane statystyki oraz spora garść rezistów. Wybór dla osób lubiących bycie przygotowanym na każdą sytuację. Miejsce drugie, Flutter Mane oraz Screamtail z ilością 570 punktów. Potrzebujesz tanka? Wybierz ogoniastego krzykacza. Potrzebujesz obrażeń specjalnych? Lepszym wyborem będzie trzepocząca grzywa. Miejsce pierwsze obejmuje Iron Violant z ilością 590 punktów. Piekielnie szybki Pokémon wyspecjalizowany w ataku, potrafiący jednak wytrzymać na spokojnie ciosy fizyczne. Jeśli brakuje Ci w drużynie obrażeń, bardzo dobry wybór. No i jak zawsze w tej serii, na koniec przedstawiam Wam ogólną topkę wszystkich przedstawionych dziś Pokémonów. Zaczynajmy! Miejsce 21. Clotsire z ilością 430 punktów. Miejsce 20. Lokix z ilością 450 punktów. Miejsce 19. Rapska z ilością 470 punktów. Miejsce 18. Kilowattrel z ilością 490 punktów. Miejsce 17. Bellybolt z ilością 495 punktów. Miejsce 16. Exequo Garganacle, Revavroom oraz Flamigo z ilością 500 punktów. Miejsce 15. Cyclizar z ilością 501 punktów. Miejsce 14. Tinkaton z ilością 506 punktów. Miejsce 13. Arboliva z ilością 510 punktów. Miejsce 12. Toadskrull z ilością 515 punktów. Miejsce 11. Exequo Farigiraf oraz Dandan Sprays z ilością 520 punktów. Miejsce 10. Ketitan z ilością 521 punktów. Miejsce 9. Exequo Glimmora, Kerulecz oraz Armarouge z ilością 525 punktów. Miejsce 8. Exequo Dondozo, Kwakwaval, Miałskarada oraz Skeledridge z ilością 530 punktów. Miejsce 7. Anihilape z ilością 535 punktów. Miejsce 6. Exequo Kingambit oraz Goldengo z ilością 550 punktów. Miejsce 5. Exequo Uwaga Uwaga, Sandyshox, Iron Thorns, Iron Hands, Slitherwing, Tinglu, Wu Qian, Broodbonnet, Chiyu, Qianpao, Iron Jugulis, Fluttermane, Screamtail, Great Tusk, Iron Moth, Iron Traits oraz Iron Bundle z ilością 570 punktów. Miejsce 4. Exequo Iron Valiant oraz Rowning Moon z ilością 590 punktów. Miejsce 3. Baxcalibur z ilością 600 punktów. Miejsce 2. Palafin z ilością 650 punktów. No i na zaszczytnym miejscu pierwszym Koraidon oraz Miraidon z ilością 670 punktów. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w skompletowaniu Waszej drużyny, czy to na rajdy, walki PvP, czy po prostu eksplorowaniu regionu Galar. Jeśli Wam się spodobało, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją na kolejny tego typu ranking. Wpadajcie też na mojego Discorda, grupę na Facebooku oraz TikToka. A ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej!